Taki nie wiem, rawy sygnał, ale już wiem co mam. Biżuterię. Ale... Dobra, blaszka blaszką, ale słuchajcie, tu jest jakiś taki kurczę wygrawerowany napis. Powiedzcie, że to jest to, co, to jest to, co ja myślę. No i co, moi drodzy, witam na kolejnym filmie. Powiem wam tak, o, dzisiaj nie jestem sam, dzisiaj jestem z Krystianem. Jesteśmy na całkowicie nowym miejscu, także nie będzie dla tych, co nie lubią PRL-i dzisiaj prawdopodobnie, chyba że się trafią, nie? Ale podejrzewam, że raczej inne rzeczy będą. I tutaj powiem wam, na pewno będę teraz częściej. Jest to nowy temat. Tak. I powiem wam, że jest pierwszy sygnał. A już miałem mówić, że mam muniaka, to jednak jest gaciak. Ale powiem wam, że nawet gaciaka dawno nie było, to ciekawe, czy on napisy ma tutaj, nieraz mają takie. Dobra, nic nie widać, do następnego dołka. Jest mega gorąco, ale powiem wam, bez tej kapoty to by robaki zjadły. A tu patrzcie, gdzie to było. Ja już miałem w łapach plombę chyba. Patrzcie. Teraz nic nie widzę. Nie wiem, czy to coś będzie, ale to na 100% jest plomba. Dobra, lecimy dalej. Pierdziele. Od szczepionki. Dobra, powiem wam tak, o, doszliśmy do celu, można powiedzieć. Tu są te ruiny tej leśniczówki, co wam kiedyś pokazywałem. Zresztą tam jeszcze zdjęcie wam pokażę. Jak to wyglądało pięknie. No i powiem wam tak, o, chodzą tu, kopią, bo dziury zostawione tam, o, totalny rozpiź, nie powiem co. O, i widzicie, jak jest to wejście, to zobaczycie, to taki charakterystyczny punkt na środku tego tarasu, co tu był, czy coś takiego. Zobaczcie, jaki to był piękny budynek, z którego zostało niewiele, bo tylko ten mur taki kamienny, który chyba to był taki na zasadzie fundamentu to działało. Zobaczcie, to był taki taras, tu się kręcą jacyś tam ludzie, jakaś tam kobieta stoi, a tam jest ta dziura, przez którą ja stoję w lesie, którą wam pokazuję, to jest właśnie tam, taka ta dziura, ciemne wejście do piwnicy, czy co to było, nie wiem. Tutaj ta łąka cała, która tu schodzi, wtedy schodziła wtedy łąka, to dzisiaj schodzi las. Normalnie drzewa rosną. I to takie już dosyć duże te drzewa. Koło tam pełno jakichś gruzu, bo to wiadomo, wszystko zawalone, poleciało na dół. Wyrósł las, niewiele z tego w ogóle zostało, ale zobaczcie, jak to pięknie wyglądało kiedyś. No super, jak dla mnie to... No szkoda, że tego już nie ma. Ludzie, wykrywacz mi normalnie rozwala uszy. O, tutaj, o. I to zobaczycie na zdjęciu, jakie to było piękne. Tutaj, o, wielki budynek, a tam tych drzew nie było, tylko była taka łąka, trawa, nie wiem co to było. Teoretycznie powinno to być wychodzić i wychodzić, a tu nie za bardzo jest. No ale tutaj przez lata widzicie, o. Ciekawe, czy to ludzka ręka, czy zwierzęta. Nie będę już przesądzał. Jeszcze wam pokażę to z bliska. Piękne, to było piękne. Nic z tego nie zostało. Taki nie wiem, rawy sygnał, ale już wiem co mam. Biżuterię leśną. Proszę bardzo. Co to jest? 9-8? Albo źle przytarłem, czekajcie. A, dobra, dobra, na zdjęciu widzicie. No, także kurczę, dalej idziemy. Tym razem taki pocisk ołowiany. Stary, go typu.
ze mnie się dosłownie leje. Rynna dosłownie na oczach. Tak gorąco jest. Krystian gdzieś zniknął, ale zaraz go namierzę. Dwa kapsle od wina. Krystian, a ja mam drugą obrączkę. Nagrywam, mówię do siebie, wiesz, ale to jest jakaś taka insza, biało-czerwona flaga. 19, jakieś derby, zawody były czy co, nie doleciał. No, taki widz mi ostatnio powiedział, że on woli jednego fenola niż 100 PRL-i. To dzisiaj nawet on nie będzie zadowolony. Chyba, że tego twojego fenola pokaże. Bo 100 PRL-i na pewno nie będzie. Ścieżki, drogi, tak mówiłem ostatnio, powiem wam, najlepiej wychodzi teraz. I co? Co tam masz? Dobra, Krystian coś tam ma, a ja mam co? Zobaczcie, zaraz się schylę, bo jest fenol, patrzcie, na drodze. No, to już bez fenola nie wracam. Jeszcze jakiś zakrzywiony, ale cesarstwo. Na bank, fenolek. Do 5 cm jeszcze można, a później to już jest beton. O, ty, coś tu jeszcze piszczy. Dobra. Ja mam tu kopać. Dobra. Wysikać, zapalić. Krystian znalazł 50 fenoli i tutaj przekazał mi swój sygnał. Zobaczymy, co tu znalazłeś. Przekazał mi, poszedł się zapalić. Dobra, ja tego nie trafiłem jeszcze. Pyk. Pyk. Czekajcie, bo to nie będzie tak prosto. No, fenol to nie będzie. Jakaś blaszka taka. Dobra. Dobra, blaszka blaszką, ale słuchajcie, tu jest jakiś taki, kurczę, wygrawerowany napis. Nie wiem, czy to nie cyrylicą jest, po rusku czasem. Jakaś taka tabliczka pewnie na coś nabita była. No, ciekawostka. Ty, no faktycznie, ale to są te Reich, ten Reich fenole Krystiana, przed chwilą znalezione. To się chyba utleni, ci powiem. Dobra, powiem wam tak, o, na dzisiaj koniec, było to co było. Jakichś tam cudów nie było, ale to był po prostu rekonesans po nowej miejscówce, także i tak coś wyszło, mimo takich warunków trudnych. Także powiem wam tyle, że ja chyba tutaj następnym razem przyjdę, może z Krystianem, może sam, i będę próbował dobić do tego, co tam mam w kieszeni, a żeby był z tego jakiś tam normalny film, bo z tego, co dzisiaj było, to będzie tylko jedna część, a na drugą część już nie przedłużam, po prostu wszystkich was serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, że już teraz możecie zostawić mi nagrodę dla twórcy, czyli łapkę w górę, subskrypcję, jakiś tam komentarz. A ja nie przedłużam i za sekundę skakujemy do następnej części tego filmu. Uwaga! Ha, ha, ha. Jestem, powiem wam. Ale powiem wam, że zrobiłem okropny błąd. Bo miałem w tym lesie kontynuować.
ale sobie wymyśliłem, że tak sobie gdzieś dogram szybko tutaj bliżej domu ten film i zrobiłem właśnie ten fatalny błąd, bo tam gdzie chciałem pójść, straciłem godzinę, nie było dosłownie nic, nic nie było, powiem wam, zero totalne i mówię, idę teraz w inne miejsce, byłem na takiej tutaj skarpach, co kiedyś chodziłem, też nic nie było, za duże trawy, trawy są takie, ale popatrzcie co ja tu zauważyłem. Nie dotyczy uprawnionego użytkownika przejazdu kolejowego drogowego, czyli jest zakaz przejazdu, wjazdu, przejazdu. Popatrzcie jaka to durnota, zobaczcie. Oni postawili barierki centralnie na środku drogi, zobaczcie. Teraz wszyscy, co chcą przejechać, jadą tędy. No, bezpieczniej to jest, bo muszą wjechać prawie na tory, jak większy ciągnik. Patrzcie, tu już ktoś wyrwał to, albo się ułamało, ale raczej nie. Ta poprzeczka, to jest centralnie na tym. I mam takie odczucia, że po prostu jest coraz gorzej, coraz więcej takich zakazów utrudniających nam życie. Po prostu sami sobie to robimy jakby. A ja powiem wam, że pamiętam te czasy, niby takie smutne, niby tą komunę taką, co nic nie można było, zakaz wolności słowa, nie było nic, ale ja pamiętam tak. Paliliśmy ogniska. No może nie gdzie chcieliśmy, ale paliliśmy ogniska, spaliśmy w namiotach gdzieś po jakichś laskach, po jakichś nie wiem gdzie. Kąpaliśmy się latem gdzie chcieliśmy, w rzece, w stawie. Nie, że tu zaraz zakaz wjazdu, zakaz kąpieli, związek ten inny, prywatny teren. I powiem wam, wszystko było legitne, było fajnie po prostu. Takie mam odczucie, może ja się mylę, może już jestem trochę taki zastany w tamtych czasach i te nowe czasy mi się nie podobają. Może to jest fajne takie, że wszędzie słupki, znaczki, zakazy wstępu, wjazdu, może to się podoba. Nie wiem, mam wrażenie, że wtedy było lepiej. Zresztą kto z moich rocznika, to możecie potwierdzić. A tym młodszym to mogę jedynie współczuć, nie? No także chodźcie, zobaczymy, może znajdę dzisiaj jakiś dołek, żeby coś w ogóle nagrać, nie? Także do, nie następnego, ale do jakiegoś w ogóle dołka. O, beton, beton, powiem wam, na drodze. Ale na szczęście w tym betonie łuska była dosyć płytko, ale to współczesna chyba. Dobra, to jest pierwszy dołek, nie? To było wyzwanie, powiem wam, wykuć prawie 30-centymetrowy dołek. Stępiłem chyba łopatkę totalnie. Będę musiał dzisiaj sobie z powrotem naostrzyć, ale patrzcie co wyszło. Powiem wam, że miałem dać sobie spokój, ale jak się zobaczyłem, że się zazłociło, to mówię nie. I co to będzie? Kurde, myślałem, że klapka od fajki. A to wychodzi na to, że coś innego. No dobra. Coś mosiężnego, ale to nie będzie klapka. Ja pierdzielę, no tyle, no ale jest mosiądz, dobra, lecę dalej. Proszę państwa, oto ja na kolanach i mam monetę chyba pierwszą dzisiaj. Tutaj jest, zobaczcie. Jest. Co to jest? Powiem wam, co to może być? Adolfino? To nie Adolfino. Co innego? Król PRL-u może zaczynać tylko PRL-em. 2 grosze. Powiem wam, 49, więc panie Antoni, pozdrowionka. I mamy chyba w filmie drugą monetę, bo był tam fenol. Jest teraz to 2 grosze. W całym filmie 2 monety, ale dziwnie to biło. Dobra, lecimy dalej. Miało padać, już kropiło i będzie chyba padało, ale u mnie padło coś, powiem wam. Padło coś, jest okrągłe, proszę bardzo. Powiedzcie, że to jest to, co, to jest to, co ja myślę. Kurka wodna. Mam złoto Weimaru, 10 fenoli. Ale fajnie. Powiem wam, że już właściwie to mógłbym nawet zakończyć ten film. Bo już tak długo chodziłem, że mówię, chociaż coś znajdę, chociaż jakąś tam, byle jaką rzecz. Ale powiem wam, że teraz mnie to złoto
Weimaru rozochociło, bo zmieniłem miejsce. Jeszcze się tu pokręcę, jeszcze ewentualnie coś znajdę i wtedy zakończę ten film dzisiaj. Koniec będzie. Dobra, powiem wam, jest ostatni sygnał. Oczywiście nie trafiłem. Tego to było na wierzchu chyba. Talarus Hubertus zgnieciony. Patrzcie, jak tam jest ciemno, a tutaj jak jasno, ciemno, granatowo dosłownie. O kurde, patrzcie, co tu się dzieje. O ja pierdziele, to jest autostrada jakichś tych wielkich mrówek. Tam idą i tam idą. Dobra, słuchajcie. Dobra, moi drodzy, musiałem się ewakuować dalej, bo tam te duże mrówy zaczęły mnie obchodzić normalnie. A takie ugryzienie to już czuć tej dużej mrówy, powiem wam. Także słuchajcie, dzisiaj, tak jak i poprzednio, było to co było. Fantem dnia dzisiaj złoto Weimaru. Poprzedniej części fenol. Ale wrócę tam do lasu. Powiem wam, że mam wielką ochotę na kopalnię wrócić monet. Bo tam cały czas coś się dzieje. Piszesz mi, widzu mój drogi, że wolisz jednego fenola niż 100 PRL-i, a ja ci powiem, że chyba odwrotnie. Bo te 100 PRL-i to cały czas coś się dzieje, cały czas kopiesz, cały czas się jarasz, że tam może być coś innego, coś lepszego, coś fajniejszego. No a tu 3 godziny chodzenia, 2 monety, kontakt z naturą, też fajnie, nie? Czemu nie? Ale wiecie jak to jest, nie? Także tyle, no nie przedłużam już, bo już widzę, że się rozgadałem. Z tego będzie pewnie jeden film już z tych dwóch części. Bardzo dziękuję wam, że dobrnęliście do tego momentu. Gorąco was pozdrawiam i zapraszam do następnego filmu. Prawdopodobnie tam z tego lasu, co było w pierwszej części, bo tam nie odpuszczę na pewno. Także na razie.